Spotykamy się dzisiaj w izbie, aby przybliżyć zwyczaje i tradycje wielkanocne. Tutaj mamy taką wystawę dotyczącą Wielkanocy. A dzisiaj jest Wielka Środa. Dawniej Wielka Środa była obserwowana przez chłopów po to, aby wiedzieć, jaka będzie wiosna w danym roku. Wielki Czwartek obserwowane to było lato. Wielki Piątek – jesień. Wielka Sobota to zima. Czyli obserwacja przyrody dawniej dla ludzi była bardzo ważna. Wielką Środę ludzie już zaczynają myśleć o tym, co przygotować do jedzenia, bo w poniedziałek i we wtorek było sprzątanie. Wszystko było dookoła bielone, czyszczone, zmieniane kwiaty bibułowe wszelkiego rodzaju w izbie. Wieszano świeże firanki, robiono świeże kwiaty do pająków. Krochmalono obrusy, serweteczki. Wszystko musiało być pięknie przygotowane. Gdy było na podwórku błoto, wysypywano podwórka żółtym piaskiem. Wielki Czwartek w kościele odbywa się msza, podczas której ksiądz myje nogi 12 mężczyznom. Jest to pamiątka związana z ostatnią wieczerzą. Na Mazowszu po tej uroczystej mszy była uroczysta kolacja. Ta kolacja była postna i była bardzo uroczysta, bardzo ważna. Podkreślała wagę ostatniej wieczerzy. W piątek Pan Jezus umiera na krzyżu. Jest bardzo smutno. Wszyscy się smucą, ale wieczorem już ludzie zaczynali się weselić i bardzo często właśnie w ten dzień wieczorem urządzano pogrzeb śledzia i żuru. Było to wyniesienie ryb i żurków, wszelkiego rodzaju zacierów, na koniec wsi, gdzie wykopywano dołek, tam wrzucano te produkty i w ten sposób żegnano się z postem. Ludzie cieszyli się, że będą już mogli sobie pojeść. W Wielką Sobotę rozpoczynało się przygotowanie pisanek. Pisanki, najczęściej dawniej to były kraszanki w biednych domach. Kolory pisanek uzyskiwano, korzystając z barwników pochodzących z natury. Różowy kolor to gotowanie w buraczku, brązowy od żółtego do ciemnobrązowego w łupinach cebuli, zielony to w młodym jęczmieniu. Poza tym korzystano z kory dębu, która dawała kolor czarny. Gotowano jajka również w roślinie zwanej czerwcem, która dawała kolor czerwony. Pisanka była dawniej prezentem, więc kto był bogaty, bardzo bogato, nawet złotem i srebrem, jakimiś kamieniami, ozdabiał pisanki. Pisankę dawano chrześniakowi, chrześnicy, dawano dziewczynie, która się nam podoba. Chłopak oczywiście dawał dziewczynie, która mu się podoba. Jeżeli ona wzajemniała jego zaloty, ona dawała mu swoją pisankę. Wtedy wiedzieli, że mogą się spodziewać nawzajem swatów względem swoich osób. W sobotę to również przygotowanie święconki. Święconka zawierała baranka, który jest symbolem zmartwychwstania, chleb, który jest symbolem ciała Pana Jezusa, jednocześnie umiejętności człowieka, który umie przetworzyć ziarno. Kiełbaska to bogactwo, jajka to symbol nowego życia, zmartwychwstania, chrzan to symbol męki pańskiej i tego, że możemy zawsze się poprawić, symbol cierpienia. Sól oczyszcza nas, czyli po grzechu zawsze możemy być czyści. Serek to symbol
łączności i dominacji człowieka nad zwierzętami, że człowiek umie korzystać właśnie z darów, które dają mu zwierzęta. Woda święcona to symbol Ducha Świętego. Wykorzystywana była potem przez długi czas w domach do pierwszego siewu, do pierwszego wyjścia bydła na pastwisko, więc gdy ktoś był chory, robiono znak krzyża na czole i również tak wykorzystywano. Była również ona wykorzystywana w trakcie kolędy do poświęcenia domu. Ozdabiano koszyczek czymś zielonym, często bazimi kotkami, bo były to symbole pierwszych roślin, które powitały Pana Jezusa, symbole nowego życia. Ta święconka po poświęceniu, po przyniesieniu z kościoła, już w kościele, była przykrywana i w taki sposób czekała do śniadania wielkanocnego. Przed śniadaniem serwetka była zdejmowana, dzielono te wszystkie produkty, najczęściej były to najpierw jajka, na tyle części, ile było biesiadników przy stole i w taki sposób rozpoczynało się śniadanie wielkanocne, podzieleniem się jajkiem. Można również podzielić te wszystkie produkty, które są tam w koszyczku i również je w trakcie śniadania wielkanocnego zjeść. Należało do końca Wielkiej Niedzieli, pierwszego dnia świąt, zjeść te wszystkie produkty z koszyczka, bo to przynosiło pewność, dawniej tak wierzono, że nie będzie mrówek w tym domu. Woda święcona zostawała do wykorzystywania na później. W pierwszy dzień świąt to wszyscy spędzali razem w domu. Był to czas domowy. Nic nie zmywano, nic nie sprzątano, jedzenie stało cały czas na stołach, jedzono prawie cały dzień to wszystko, co było ze śniadania. W drugi dzień świąt wychodzono na zewnątrz i był tak zwany śmigus dyngus. Przede wszystkim chodzi o to, że bito się takimi witkami, które teraz tutaj pokazuję, albo witkami brzozowymi, albo witkami wierzbowymi, lano się wodą, a za to otrzymywało, można się było wykupić od tego. Wykup następował poprzez właśnie dawanie pisanek, pieniędzy, jak był ktoś bogaty, ciasta, jedzenia. Był tak zwany wykup. Bawiono się wesoło i tak, pierwszy dzień świąt chłopcy chodzili z kogutkiem. Od domu do domu śpiewali, przeważnie recytowali wierszyk o zmartwychwstaniu, o wiośnie, o nowym życiu i za to właśnie dostawali różne datki. Drugiego dnia świąt dziewczynki chodziły z gaińkiem, czyli taką sosnową gałązką, która była ozdobiona kolorowymi wstążkami i one również otrzymywały datki. Poza tym wszyscy byli bardzo często długo na powietrzu, jak pogoda sprzyjała, to te zabawy trwały, bawiono się pisankami, więc drugi dzień świąt był to taki dzień integracji, jakby można było powiedzieć dzisiaj wsi. Poza domem wesoło na łonie przyrody. Tak dawniej wyglądały święta. O, jeszcze, był jeszcze jeden dodatkowy dzień świąt, w którym właśnie wtorek to kobiety polewały mężczyzn, a w poniedziałek dawniej mężczyźni tylko polewali kobiety, więc świętowano o jeden dzień dłużej. Życzę zdrowych, spokojnych świąt.